Kamera uruchomiona. Witam Was serdecznie. W dzisiejszym nagraniu rozpoczniemy cykl poświęcony wykonaniu leżaków ogrodowych. Oczywiście z drewna. Można byłoby pójść do sklepu i takie leżaki kupić, ale co to za frajda, prawda? Zrobiłem już malutki research w sieci i myślę, że mam prawdziwą petardę. I tak jak mówię, prawdziwe wyzwanie dla mnie, ponieważ te leżaki, które były na Titaniku, są naprawdę doskonałe, jeśli chodzi o wygląd. No i mam nadzieję, że również będą bardzo wygodne. I tu jest chyba przy takich siedziskach, przy oparciach, to jest największe wyzwanie, myślę, że dla projektanta, aby te krzesła, leżaki, fotele były po prostu wygodne. No bo chyba nie ma nic gorszego, kiedy zrobimy jakieś krzesło i te kąty czy wymiary nie będą prawidłowo dobrane i krzesło będzie po prostu niewygodne. Myślę, że jeśli odwzorujemy dokładnie to, co było tam zrobione, no raczej tam nie pozwolono by sobie na jakieś niewygodne meble, prawda? A więc krok pierwszy, skaczemy, czy przechodzimy do komputera. Titanic Lounge Chair. No i oczywiście po wpisaniu tej odpowiedniej frazy pokażą nam się wszystkie możliwe znaleziska w Google. Możemy oczywiście poruszać się po grafice, czy po filmach, czy... Ej, zakupy? Nie, no bez przesady. Mamy to w końcu zrobić. I oczywiście możemy też jeszcze to rozszerzyć, dodać plany, na których się skupimy. To będzie ten link. No. To będzie ten link i bodajże ten. I teraz jedną rzecz, na którą warto też tutaj zwrócić uwagę, to spójrzcie na przykład na to zdjęcie i na to oparcie górne tutaj, że ono jest proste, prawda? Spójrzcie teraz tu. Jest tutaj takie zagięcia z lewej i z prawej strony oraz jest jeszcze jakiś znaczek na samym środku. I już Wam mówię, o co chodzi. Ten znaczek to jest biała gwiazda. Ojej, wchodzimy w jakieś spamerskie te. No, z tym musicie też się liczyć, że niestety te 16 tysięcy planów to są, kurcze, pirackie, no takie lewizny totalne, pokradzione i koleś to sprzedaje, więc omijajcie to. Dobrze, jeszcze tutaj spójrzmy w takim razie po zdjęciach, bez tych planów. O co chodzi z tą białą gwiazdą? Nie wiem, czy wiecie, ale większość rzeczy, które były robione na statek Titanic, to były rzeczy robione takie custom made tylko do Titanica. O właśnie. A zobaczcie, i tu jest ta biała gwiazda. I teraz wszystko, no może nie wszystko, ale bardzo dużo rzeczy właśnie były tych custom made robione, tych takich dedykowanych dla Titanica. Oprócz tych słynnych właśnie foteli na pokład. To były fotele, słuchajcie, no można powiedzieć, że z drugiej ręki, z second handów, z parowców właśnie linii White Star, i one były różne. Właśnie one się różniły, zobaczcie tutaj na przykład, nie, tutaj jest to, a tutaj też, ale generalnie właśnie dlatego, że to były, można powiedzieć, używki, które były pozbierane, no bo oni potrzebowali tego tak dużo, że zdecydowali się właśnie na taki ruch. Dobra. I wchodzimy w takim razie tutaj w te plany. A tutaj mamy tak. Był jeszcze stolik. I tutaj na tych planach również to znajdziecie. Powiększymy sobie. I jeszcze jedna rzecz była, na którą warto zwrócić uwagę. Tutaj mamy siedzisko, tutaj jest podnóżek, że były opcje dwie. Może jeszcze, słuchajcie, Wam tylko pokażę, albo dobra. Były opcje dwie, jeśli chodzi o siedziska i o
oparcie, nie. Oparcie było zawsze z drewna, ale tutaj to siedzisko było również dostępne w takiej wersji materiałowej. Może być, o właśnie. O, widzicie, tutaj w ogóle ratan jest jeszcze wstawiony, więc jeszcze coś innego. Czyli wersji było naprawdę sporo. Tutaj to już jest do kupienia. $840 jedyne. No i oczywiście jest to rozkładane krzesło, no bo musieli to składać, żeby też mało miejsca zajmowało. Dobra, i patrzymy sobie, jak tutaj te plany wyglądają. Oczywiście wszystko będzie w calach, więc z tym się też musicie liczyć i na tym jest całkiem fajnie, bo zobaczcie, że są rozrysowane one na prostokątach. Jest podana oczywiście grubość, czyli taki materiał będziecie potrzebować, czyli to jest ten najdłuższy element tutaj boczny, najdłuższy i najgrubszy. A właśnie tutaj też jest kawałek materiału. Tutaj mamy 40 cali. 40 cali, 40 razy 2,5. Tak? To musicie sobie już policzyć, ile, jakie materiały będą tutaj potrzebne. I to jest jeden plan, który wydaje mi się, że taki jest dosyć sensowny, no bo tutaj jest praktycznie wszystko rozrysowane. Rzecz, z którą będziemy mieli problem pewnie, to będzie na przykład ten element. Ale to jest tutaj akurat do stolika. Już przewijamy niżej. Zawiasy tutaj są normalne. O, tutaj jest właśnie taki ten zawias dziwny zrobiony. Ale przejdźmy jeszcze do tego drugiego planu. Też na printereście. I stąd znowu przejdziemy do kolejnej. Nie, sorry. O. Dobra, już jesteśmy bliżej. Bliżej, ponieważ... O właśnie. I to jest z Popular Woodworking, czyli to już jest z gazety. Z gazety PDF. I tutaj już było to robione jakby nowoczesny model. Został odtworzony. Jest tutaj również wszystko rozrysowane, ale zobaczcie, że tutaj nie ma żadnych planów. Jest tylko poskładany mebel. Są też takie dziwne łączniki, śruby, z którymi również będziemy mieli problem, żeby to odnaleźć gdziekolwiek do dostania. No ale takie rzeczy są bez problemu do znalezienia w sieci. Tutaj jeszcze jest jakiś link, zobaczmy sobie. A, to samo. Także słuchajcie, Google w tym momencie nam się przyda do tego, żeby trochę poszukać na temat tego mebla, no bo jest to faktycznie doskonały mebel, który jest składany, jest, no widać, że jest mega wygodny. Te wszystkie profile, czy jesteśmy sami w stanie taki mebel zrobić? No oczywiście, no również mógłbym się tego podjąć i the page was removed. Dobrze, strona została usunięta, ale musimy się liczyć z tym, że aby policzyć te wszystkie kąty, no to będzie nas to czekał, będziemy zmuszeni do wykonania naprawdę sporo prototypów. Zoom picture. Dobrze, tutaj mamy też jakiś mebelek już zbudowany, bo to prototypy, słuchajcie, ułatwiają wynalezienie tych kątów, czy sprawdzenie ich, czy na pewno dany mebel będzie, szczególnie właśnie do siedzenia, będzie wygodny. Dobra, to teraz skaczemy do miejsca, którego może jeszcze nie widzieliście, czyli do mojego składziku z drewnem i zobaczycie, jakie rarytasy już czekają na ten projekt. I jesteśmy w naszym tajnym magazynku. Słuchajcie, jest materiał, pierwsza klasa.
Jestem w ciężkim szoku, słuchajcie, że udało się dorwać tak doskonały materiał. Będzie tutaj potrzebne, będą w sumie chyba potrzebne takie dwie grubości. W granicach chyba 35 mm i drugi chyba 25, czy w granicach koło, coś koło cala. 25-30 mm. I obdzwoniłem najbliższe miejsca. No i znowu udało się dorwać materiał w Jaffie pod Poznaniem, czyli Jaff Polska. Standardowe miejsce, z którego bierzemy materiał. I jest tutaj z nami, słuchajcie, to kurna chata. Nie wiem ile, ale z raz, dwa, trzy, między 3 a 4 metry długości. Tutaj jedna z najszerszych desek, bo to ma 26 cm, ale słuchajcie, to jest 80, 80 mm, więc będę mógł to przeciąć na pół i będę miał dwie 40 po parę milimetrów z jednej strony i z drugiej strony na obróbkę, więc to będzie na 40 rozcięte, a te deski, które mam tutaj, to jest chyba, to jest 50. No więc naprawdę jest z czego robić. I zdecydowałem się na sapeli. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś taki mega ciekawy gatunek w sensie wizualnym, bo te centki, które tam się pojawiają takie, no oczywiście jest to takie czekoladowe drewno. Te centki, które tam są, one są identyczne na całej długości, na całej szerokości, w całym przekroju poprzecznym, wszędzie jest to samo. Ale ten gatunek mieliśmy tutaj na dworze, bodajże na dachu, słuchajcie, mieliśmy zrobione takie jak zasłonki i słońce tam niemiłosiernie prażyło. Było to zabezpieczone tylko olejem. Oczywiście po pewnym czasie ten olej został wypłukany, pojawiła się patyna, zrobiły się takie lekko szarawe te deski, ale przez wiele, wiele lat nie stało się z tym nic. Po kilku latach można było to lekko przeszlifować czy umyć, położyć następną warstwę oleju i najlepsze jest to, że to drewno jest, słuchajcie, bez skazy, jest po prostu całe identyczne, więc odpadu z takiego materiału nie ma prawie w ogóle. I jak wam się podoba ten temat na film? Myślę, że jest wyzwanie, nie? Sporo elementów. Naprawdę nie sądziłem, że ten fotel może mieć tak wiele przeróżnych elementów. Do części z nich może postaram się od razu zrobić jakiś szablon, żeby w przyszłości, jeśli będę chciał odtworzyć to, żeby po prostu było mi łatwiej. Ale to wyjdzie wszystko w praniu. Przerysowuję w takim razie te plany, wrzucamy to na wielkoformatową drukarkę i później zaczynamy już pracę przy poszczególnych elementach. Oczywiście zaczniemy od tych największych. Także widzimy się już niedługo. Zapraszam.